Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny wyjątkowy, specjalny odcinek Kanga University, naszego uniwersytetu. Podcast, podczas którego chcemy rozmawiać o bardzo ważnym i doniosłym wydarzeniu, jakim jest halving, a raczej powinienem powiedzieć, jakim są halvingi. I zanim wyjaśnimy sobie, czym jest halving właśnie w sieci Bitcoin, cofnijmy się do 3 dnia stycznia 2009 roku, kiedy został wykopany pierwszy blok Bitcoina, który nazywamy blokiem Genesis. Genesis, czyli z początek, tak jak pierwsza księga Biblii również nazywa się Genesis. Co takiego znajduje się w każdym bloku? W bloku znajduje się informacja o transakcjach, które zostały zawarte. To, co robią górnicy, to próbują zamknąć taki blok w postaci bardzo skomplikowanego zapisu. Dlaczego jest to robione? No właśnie dlatego, żeby nikt nie mógł podrobić bloku. Z miesiąca na miesiąc ilość górników, którzy są zaangażowani w ten proces właśnie wydobywania nowych bloków czy zamykania nowych bloków przyrasta. Moc obliczeniowa, która przeznaczana jest na kodowanie bloków jest coraz większa, chociaż Znamy oczywiście historie takie, że ta moc tymczasowo spada, ale generalnie mówimy o gigantycznym, wielkim komputerze, który właśnie służy do tego, żeby obliczać, zapisywać w sposób skomplikowany blok. W taki blok powinien być zamykany mniej więcej co 10 minut. No i teraz roi się w naszej głowie pytanie, OK, jak to jest, że ci górnicy, czyli te osoby, które. Inwestują swój kapitał, chcą wydawać swoje pieniądze, swój czas, ponosić ryzyko, żeby właśnie opłacać energię elektryczną. Wymagano do tego, żeby to wszystko działało i żeby inwestować w koparki, czyli w takie właśnie komputery, które zajmują się liczeniem. No Satoshi Nakamoto przewidział to na samym początku i powiedział, że za każdy wykopany blok do górników. do górników będzie dostarczana nagroda w postaci 50 bitcoinów. To jak wygląda dystrybucja tej nagrody, możecie sobie o tym poczytać w ramach naszego uniwersytetu albo obejrzeć inne podcasty, ale taki jest właśnie fakt, że na początku... Istnienia sieci Bitcoin, co każde 10 minut, 50 nowych bitcoinów było przeznaczone dla górników, żeby wynagrodzić ich za ich trud, ryzyko i w ogóle za ułańską fantazję. No i teraz wiemy o tym, że 50 bitcoinów co każdy blok, ale również wiemy o tym, że Bitcoin ma mieć maksymalnie 21 milionów jednostek, monet. Co co w takim razie mają zrobić górnicy, którzy wydobywają te 50 bitcoinów co 10 minut? Przecież już dawno te bitcoiny by się nam skończyło. No, skończyły. No właśnie nie. Oto okazuje się, że Satoshi Nakamoto w swoim przybłysku geniuszu zaplanował coś takiego, że co każde 210 tysięcy bloków. Jeżeli przyjmiemy, że jeden blok trwa właśnie równo 10 minut, chociaż nigdy nie trwa równo 10 minut, ale jeżeli przyjmiemy to, to okazuje się, że, że te 210 tysięcy bloków trwa mniej więcej 4 lata. I co 4 lata doświadczamy czegoś takiego jak halving. Halving, ci z Was, którzy władacie tutaj biegle językiem angielskim, słyszycie tutaj słowo half, czyli połowa. Halving, czyli podzielenie na połowę. Czego? Czego? No właśnie tej nagrody. Oto okazuje się, że po czterech latach, w 2012 roku, pod koniec 2012 roku, nastąpił halving i od 200, 210, bardzo ciężko mi to wymówić, ale pierwszy blok po bloku numer 210 tysięcy, a właściwie blok 210 tysięczny miał już nagrodę nie 50 bitcoinów, ale 25. Kolejne 4 lata później, w 2016 roku, ta nagroda została podzielona znowuż o połowę, czyli 25 bitcoinów zamieniło się na 12,5, w 2020 roku 12,5 na 6,25 i całkiem niedawno, bo 20 dnia kwietnia 2024 roku te 6,25 zostało podzielone na 3,125 i przewiduje się, że ten ostatni bitcoin zostanie wykopany przez zastosowanie tych wszystkich halvingów jeszcze po drodze dopiero gdzieś tam w roku 2140. Dlaczego Satoshi Nakamoto zastosował halving? Przede wszystkim dlatego, żeby bronić bitcoina przed inflacją. Bitcoin jest jedynym tak dobrze ograniczonym dobrem. I teraz porównajmy sobie bitcoina na przykład do złota. Złota, co do którego mamy intuicję i przekonanie, że jego ilość jest ograniczona. Zgadza się, ale ile ostatecznie tego złota mamy w tej chwili na Ziemi, ile jest na Księżycu i na Marsie, do którego kiedyś dolecimy, no tego ostatecznie nie wiemy. Pomimo tego, że mamy przekonanie, że złoto w jakiejś formie jest ograniczone co do swojej substancji, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile tej substancji znajduje się wokół nas, ile z niej zostanie jeszcze ujawnione albo wykopane albo wydobyte. Nie tak jest właśnie z bitcoinem. Bitcoin jest ograniczony do tych 21 milionów. No i teraz znowuż roi się w naszej głowie pytanie, ok, a co zrobią górnicy, kiedy wykopią ostatniego bitcoina? Kto będzie utrzymywał sieć bitcoina? No więc okazuje się, że i to zostało przewidziane przez Satoshi Nakamoto, oto górnicy będą żyli z opłat transakcyjnych, co również jest przedmiotem innej, przedmiotem innej lekcji do odsłuchania, której bardzo mocno zachęcam. Na koniec chciałbym Was zainteresować jednym modelem ekonomicznym, który jest całkiem popularny właśnie w świecie kryptowalutowym i nie tylko, również w świecie ludzi, którzy inwestują w złoto. Ten model nazywa się Stock-to-Flow S 2F to taki skrót również z angielskiego, 2, jak tu. Zachęcam do tego, żeby o nim poczytać. O czym mówi ten model? Ten model określa, ile danego dobra jest wydobywane w określonej jednostce czasu. Załóżmy, że mówimy o roku. I również określa, ile czasu musiałoby minąć przy takim wydobyciu, jaki w tej chwili doświadczamy, żeby wydobyć tyle tego dobra, ile do tej pory zostało wydobyte. No, i w zależności od tego, o jakim tutaj aktywie mówimy, no to te parametry przedstawiają się w jakiś tam określony sposób. Oto okazuje się, że stock to flow da się precyzyjnie przewidzieć tylko i wyłącznie dla bitcoina. No, bo tak jak już powiedziałem wcześniej, to ile złota będziemy wydobywać w kolejnych latach, chociaż możemy przewidzieć na podstawie danych historycznych i na podstawie tego, co wiemy, ostatecznie pewnie nie możemy być. W przypadku bitcoina jest to precyzyjnie określone. I jest taki człowiek, taki analityk, który y, przedstawia się na Twitterze, a właściwie powinien powiedzieć już na platformie X, jako Plan B, który jest wielkim, gigantycznym fanem tego modelu i od 2020 roku... Bardzo wiernie przekonuje nas wszystkich, że właśnie model Stock to Flow idealnie nadaje się do tego, żeby przewidzieć cenę bitcoina. Jego ostatni tweet mówi o tym, że w roku 2024 zobaczymy cenę bitcoina na poziomie 150 dolarów, a w 2025 na poziomie 300 tysięcy dolarów. Czy tak będzie? To się okaże. A wy koniecznie zostawcie komentarz pod tym odcinkiem, dajcie znać, co myślicie i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.